W sobotę 30 lipca rozpoczął się w Wiśle 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Niestety, ze względu na deszczową aurę, organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnego korowodu zespołów. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Wiślańskim Amfiteatrze. Nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości oraz wspólnego odśpiewania hymnu górali beskidzkich Szumi Jawor. Dziewiąty tydzień kultury beskidzkiej się rozpoczął tak deszczowo, ale my jesteśmy optymistami, prawda? Oczywiście, witajcie Rostomilni Ludeczkowie, którzy nas będziecie oglądać, słuchać. Radzimy sobie naprawdę z tego tygodnia kultury beskidzkiej, kiedy się rozpoczyna, ale z tego deszczu też się cieszymy, bo wiecie, to lecą miliony z nieba, także to trzeba wziąć pod uwagę, a tej zabawy i tańców, i grania, i muzykowania nie zabraknie, choćby deszcz padał. Na szczęście TKB wraca już do pełnych obrotów sił. Ponad 80 zespołów z Polski, 12 zespołów zagranicznych, w tym egzotyczny z Wyspy Zielonego Przylądka, więc no naprawdę cieszymy się bardzo, że znowu ruszamy pełną parą. To widać, że ruszacie pełną parą i widać, że już jest tak w miarę normalnie, jeżeli chodzi tutaj o publiczność w amfiteatrze. O tak, a to nas cieszy w szczególności, że są ludzie i to właśnie bez względu na to, czy słońce, czy deszcz, czy jest plus 40, czy 0, oni są, po prostu są i to jest to najpiękniejsze. To jest to, na co my i zespoły zawsze czekamy. 9 dni właśnie z muzyką, z tańcami. Na co warto zwrócić uwagę? Ja zawsze o to pytam, jeżeli chodzi o te egzotyczne zespoły, no to właśnie Wyspa Zielonego Przylądka, tak? Będzie też zespół z Hiszpanii, będzie Chorwacja, będzie Ukraina, będzie Macedonia, jeśli dobrze pamiętam, będzie Słowacja, Węgry. Jest troszeczkę tych zespołów zagranicznych, ale nasze polskie są rewelacyjne. I widać to po naszej wiślańskiej publiczności. Oni przychodzą oczywiście na zespoły, które przyjeżdżają z zagranicy, ale zespoły polskie są, cieszą się nie mniejszą popularnością, są nie mniej oklaskiwane i zawsze też bardzo wyczekiwane. Też cała ta oprawa, na to też warto zwrócić uwagę i tak jeszcze może na koniec też zaprosić na to wszystko, co wokół TKB. Oczywiście, że tak. To nie tylko tu występy na amfiteatrze, na scenie, to nie tylko taniec, śpiew, muzyka, ale to jest wszystko, co dookoła słychać, widać i czym się ta Wisła, ta kultura żyje przez ten cały tydzień. Także dla każdego coś miłego, jak się to mówi. Zapraszamy, naprawdę będziecie zadowoleni i wyjdziecie usatysfakcjonowani po tym tygodniu kultury beskidzkiej, niosąc pamiątki może i materialne, ale przede wszystkim te w sercu, duchu, naprawdę warto, zapraszamy serdecznie do Wisły. Tydzień Kultury Beskidzkiej zakończy się 7 sierpnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.